Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Ten odcinek Morderstwa niedoskonałego miał dotyczyć zupełnie innej historii, ale życie pisze czasem niespodziewane scenariusze. Bywa, że zdarzy się coś, co zmieni zaplanowany wcześniej bieg wydarzeń. I to, co się stało w ostatnich dniach w Bytomiu i w Krakowie, to zdarzenia na tyle istotne, że należy temu poświęcić oddzielny odcinek podcastu. Notabene już trzeci. W ostatni piątek pierwszy Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie poinformował o zatrzymaniu 63-letniego Tadeusza P., przez lata wysoko postawionego milicjanta, potem policjanta z Leska i Sanoka. Po przejściu na emeryturę jeszcze przez jakiś czas pozostawał on w Bieszczadach, angażując się w lokalną politykę, potem wrócił na rodzinny Śląsk. Pewnie Państwo pamiętają, Tadeusz P. to człowiek, który może odpowiadać za śmierć 3 osób i któremu do tej pory włos z głowy za to nie spadł. Aż do tego momentu, gdy śledczy uznali, że udało im się zgromadzić na tyle mocne dowody, aby postawić byłemu funkcjonariuszowi zarzuty. Rok temu parokrotnie rozmawiałem z Tadeuszem P. Część z tych rozmów została wykorzystana w podcaście, część miała charakter nieoficjalny i nie była autoryzowana. Wydawał się być tak pewny siebie, że prokuratura nic na niego nie ma, że nic mu nie zrobią, a tymczasem... Przypomnijmy, w pierwszej sprawie Tadeusz P. dość oficjalnie sam przyznał się do winy, a to dlatego, że wiedział, iż doszło do przedawnienia, że to przyznanie się do winy w sensie prawnym nic nie zmienia i że on kary za to nie poniesie. Chodzi o wypadek, do którego doszło 21 listopada 1985 roku we wsi Łączki, tuż obok Leska. Tadeusz P. siedział za kierownicą, był mocno pijany, pod kołami jego pojazdu zginął człowiek. Okoliczności tego wypadku jeszcze za chwilę przypomnę dokładniej. W tym momencie najistotniejsze jest to, że 3 tygodnie po tym wypadku zaginął podwładny Tadeusza P., milicjant Krzysztof Pyka. Co ważne, milicjant Pyka był świadkiem wypadku, w którym uczestniczył jego przełożony. Był w autobusie przejeżdżającym obok. Gdy zobaczył zdarzenie, wysiadł, by sprawdzić, co się stało. Później miał być naciskany, aby podpisać protokół zawierający nieprawdę, iż to nie pijany Tadeusz P. siedział za kółkiem, ale jego trzeźwy ojciec. Na to się jednak nie godził. Aż zniknął w połowie grudnia 1985 roku, a po 2 miesiącach, w lutym 1986, jego ciało wypłynęło na powierzchnię Jeziora Solińskiego. Milicja i prokuratura uznały, że był to wypadek. Ponad dekadę później na trop sprawy wpadł 29-letni reporter Gazety Bieszczadzkiej Marek Pomykała. W 1997 roku on również zaginął w tajemniczych okolicznościach. Ciała reportera nie odnaleziono po dziś dzień. Tadeusz P. miał się pochwalić swojej byłej żonie, a potem swojej byłej kochance, że na sumieniu ma i śmierć milicjanta, i śmierć dziennikarza. Gdy rozmawialiśmy rok temu, Tadeusz P. próbował deprecjonować słowa i żony, i kochanki, ale dowodów w sprawie było nieco więcej niż zeznania obu kobiet. Próbowałem się rok temu dowiedzieć, na jakim etapie jest śledztwo w tej sprawie. Wcześniej krakowska prokuratura udzielała choć szczątkowych informacji, później jednak nabrała wody w usta. Czasem brak informacji oznacza, że śledztwo utknęło w miejscu i dlatego prokuratura nie ma nic nowego do przekazania. Ale czasem też udzielenie jakichś informacji mogłoby spłoszyć podejrzanego, współpodejrzanych, jakiegoś świadka. Rozgłos mógłby raczej zaszkodzić niż pomóc. Dlatego cierpliwie czekałem na wiadomości z krakowskiej prokuratury okręgowej. Aż w piątek pojawił się komunikat, że Tadeusz P. usłyszał 4 zarzuty, w tym 2 dotyczące zabójstwa, właśnie Krzysztofa Pyki i Marka Pomykały. Tuż po publikacji tego komunikatu postanowiłem się skontaktować z panem Kazimierzem Pomykałą, tatą zamordowanego dziennikarza, emerytowanym nauczycielem z Sanoka. Rozmawiałem z nim nieco ponad rok wcześniej. Pamiętam, że już wtedy był solidnie po 80. Pan Kazimierz wkrótce skończy 90 lat. Mówi, że mimo wieku czuje się dobrze. Przyznaje, że na tę wiadomość od śledczych czekał długie lata. I jak mi mówił rok temu, tak i teraz podkreśla, że on nie szuka żadnej zemsty, ale oczekuje sprawiedliwości. Panie Kazimierzu, myśmy rozmawiali jakiś rok temu, a teraz dzwonię, no pewnie już pan wie, że ten milicjant został aresztowany. Tak. Bardzo pan czekał pewnie na ten moment. Proszę pana, czekam na sprawiedliwość. Nie jestem mściwy, nic na tym nie zyskuję, syna mi nikt nie wróci. Niech będzie sprawiedliwość, niech inny bandyta wie, że w Polsce jest prawo, które za takie czyny karze. Długo musiał pan czekać na ten moment? No, nie byłem pewny, chociaż to jeszcze niczego nie przesądza, proszę pana. To też prawda. Tak, to dopiero postawienie zarzutów, ale w porównaniu z tym, co się działo przez te lata, no to krok znaczący. No, oczywiście, oczywiście. I ostatnio taka cisza była, kilka miesięcy, dzwoniłem do Krakowa, ale zdychali mnie, zasłaniali się tajemnicą. No, a wczoraj zadzwonił pan ze śledczej i poinformował mnie. Panie Kazimierzu, liczy pan pewnie na to, że dowie się pan, co się stało z synem, prawda? Tak. Bo w tej chwili grób jest tylko symboliczny. O Boże. Ja byłbym jeszcze bardziej szczęśliwy, gdyby bandyta wskazał, gdzie ukrył ciało. Ale tego od niego chyba nie wyciągnął. No on się nie przyznaje. Zdecydowanie się nie przyznaje, chociaż no wszystko wskazuje na niego. Ale zaprzecza. I pani z... mówiła, że do niej mówił. I żona mówiła, że do niej mówił. Ale on nic nie robił. Jemu coś w głowę się wyrobiło, bo on chciał, jak się sprawy przedawnią, książkę napisać. Nie wiem, wyjść na bohatera? Nie mam pojęcia. 3 osoby pozbawił życia. No brzmi to tak psychopatycznie, że jeszcze zarobić pieniądze na tym, że zabił ludzi i udało mu się uniknąć sprawiedliwości. Tak, tak. On nie przypuszczał chyba, że zmienią się czasy i że to wyjdzie na jaw. Zabił Krajnika, kompletnie pijany, uszło bez niczego. Utopił Pykę, mimo że ojciec Pyki odwoływał się i do Kiszczaka, i najwyższe władze ruszał. Nie udało się, gdy ukręcili łeb temu. No to czemu? Jakiś młody redaktorek zaczął się interesować, bo jak Marek był w Gazecie Bieszczadzkiej, pracował, a środowisko bieszczadzkie jest małe i ludzie mówili, panie redaktorze, niech pan napisze, tak być nie może, żeby jeden bandyta mordował tak ludzi. I Marek się za ten temat wziął, zbierał materiały. No to do tego doszło. Ten sobie wymyślił, pod jakimś pretekstem zabrali mu prawo jazdy. Nie wiem, może przekroczył trochę szybkość. Nie wiem, czy był po piwie, bo o tym nie rozmawialiśmy. I zwabił go, jaki przemyślny, w nocy do swojej daczy w Wołkowyi. To wszystko, o czym mówi pan Kazimierz Pomykała, to oczywiście nie jest jeszcze akt oskarżenia. To obraz, jaki wypływa z dotychczasowych ustaleń i śledczych, i dziennikarzy. Co tu kryć, gdyby nie dziennikarze z Rzeszowa, z redakcji Supernowości, gdyby nie ekipa TVP, z Telekuriera oraz z Ekspresu Reporterów, można podejrzewać, że ta sprawa już dawno byłaby zapomniana. W 61. odcinku Morderstwa Niedoskonałego rozmawiałem z Katarzyną Handerek z Ekspresu Reporterów. To jej udało się nagrać Tadeusza P., jak mówi. Byliśmy wówczas młodymi bogami. Każdy z nas był bezkarny. Nikt nikomu nic nie mógł zrobić. Albo też mówił tak. Ja nawet dzisiaj, jak pani powiem, że zabiłem Pomykałę. No i co z tego wynika, proszę pani? Nic. Kompletnie nic. Dziennikarce Ekspresu Reporterów jako pierwszej udało się porozmawiać z Tadeuszem P. Po wielu próbach dotarcia do niego i mnie też udało się z nim w końcu porozmawiać, i to nie raz, fragmenty tych rozmów znalazły się w 64. odcinku naszego podcastu. Były milicjant, późniejszy policjant, odezwał się do mnie i przekonywał, między innymi, że jego słów z rozmowy z dziennikarką Telewizji Polskiej absolutnie nie można interpretować jako przyznanie się do winy w którejkolwiek ze spraw. Podważał też zeznania swojej byłej żony Ewy P. i swojej byłej kochanki Wioletty Z. Obie mówiły, że po pijanemu Tadeusz P. przyznał się do dokonania zabójstw. Ewie P. miał powiedzieć o śmierci milicjanta Pyki, że go utopił, strącając do Jeziora Solińskiego. Wioletcie Z. z kolei miał opowiedzieć, że reportera Pomykałę na terenie swojej działki w Wołkowyi najpierw upił, a potem udusił. W rozmowie ze mną Tadeusz P. zapewniał, że żadnej z kobiet niczego takiego nie mówił. Dlaczego więc złożyły one takie zeznania? Z zazdrości, z zemsty, bo każda z nich chciała go mieć dla siebie, a on nie chciał się z nimi wiązać. Tak to tłumaczył wtedy były funkcjonariusz. Wioletta Z. Pan zna tę panią? Oczywiście. No i ona twierdzi, że to od pana usłyszała, że pan może mieć jakiś związek ze śmiercią Marka Pomykały. To jest taka prawda, proszę pana, jak mówiła o Pyce, że ja na niego Ukraińców nasłałem i odważniki do nóg mu przywiązały. To jest taka sama prawda, proszę pana. Jeżeli Pyka wypłynął, sekcja była tak zwana czysta, czyli nie miał żadnych obrażeń, a gdyby miał, jak to Wioletta powiedziała, to z odważnikami by nie wypłynął. Więc to jest taka sama prawda, jak ja jej opowiadałem. Nawet w pewnym momencie miałem wrażenie, jak ją słuchałem, że ona przez jakieś okno czy dziurkę od klucza patrzyła się, bo mówiła o jakichś rękawiczkach. Proszę pana, absolutnie to neguję, nic takiego jej nie mówiłem. Ja panu powiem. Pan wie, jaki mieliśmy układ, jeżeli z Wiolettą, prawda? W materiale pada określenie, że była pana kochanką. No dobrze, no nie zgódźmy się z tym. Po wielu latach, proszę pana, po wielu latach cały czas chciała, żeby to był stały związek. Ja cały czas to nie chciałem na to przystać. No i po prostu zaczęła się mścić i to wszystko. Jednym ze świadków w całej tej sprawie jest też pana żona. No ten sam układ, proszę pana. Ja z nią od 20 lat jestem w separacji. I proszę pana, gdzie tylko może, to ona się mści za to, że ja po prostu nie żyję z nią, tylko po prostu z innymi osobami. To są te dwie osoby, proszę pana, które ja niby powiedziałem, że jest nieprawdą, neguję to. I nawzajem po prostu w sumie z tego samego powodu chcą mi zrobić na złość. No dobrze, a punktem wyjściowym do tego wszystkiego była sprawa Edwarda Krajnika. I z tą sprawą ma pan coś wspólnego, czy nie? Chyba zostawmy już tę sprawę tego wypadku. Ale no, to ustalmy jedno. Kto siedział jednak za kierownicą? Pan? Pana tata? Ten człowiek, którego, no nie wiem, czy był związany z SB, czy nie, no ale ten trzeci naczelnik... Dobrze, on był związany z SB, ale potem został zastępcą komendanta do spraw polityczno-wychowawczych. Ktoś z tych trzech osób? Proszę pana, zostawmy to. Tadeusz P. wolałby, aby sprawę tego wypadku z listopada 1985 roku zostawić. Jej jednak zostawić nie można, bo to ona, teraz już wskazują na to także prokuratorskie zarzuty, najpewniej jest praprzyczyną tych wszystkich tragedii. Przypomnę zatem, wieczorem po ciemku, po imprezie w milicyjnym kasynie, dużym Fiatem miało jechać dwóch wysoko postawionych mundurowych. Pasażerem miał być Lucjan P., wspomniany człowiek z bezpieki, wówczas zastępca komendanta Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lesku. Za kierownicą zaś miał siedzieć Tadeusz P., wtedy bardzo młody, zaledwie 24-letni, ale już na wysokim stanowisku. Pełnił funkcję zastępcy komendanta milicji w Lesku. Teraz wprawdzie Tadeusz P. tematu starał się unikać, jednak wcześniej i w rozmowie z żoną, i w rozmowie z dziennikarką Telekuriera Tadeusz P. przyznał się do tego, że to on po pijanemu prowadził samochód i to on doprowadził do wypadku, w którym zginął człowiek. Ustaliła to zresztą po latach także rzeszowska prokuratura, ale Tadeusz P. powiedział to już wtedy, gdy sprawa uległa przedawnieniu i to przyznanie się w sensie prawnym nic nie zmieniało. I śledczym, choć przyznali, że jasne jest, iż to ówczesny milicjant był sprawcą, nie pozostało nic innego, jak sprawę umorzyć. Wtedy, w 1985 roku, młody milicjant zrobił wiele, aby nie ponieść konsekwencji. Na miejsce zdarzenia ściągnięto trzeźwego ojca Tadeusza P., który akurat przyjechał ze Śląska do syna w Bieszczady i mieszkał u jeszcze innego milicjanta, Józefa B. Ojciec, Franciszek P., wyjaśnił, że to on siedział za kierownicą i że nie miał jak uniknąć wypadku, bo pijany mężczyzna wszedł mu wprost pod koła samochodu. Ofiarą był 40-letni Edward Krajnik, który wówczas, w listopadowy wieczór, fakt, nietrzeźwy, wyszedł właśnie z zajazdu pod Gruszą. Milicja odkręciła tę sprawę tak, że do matki ofiary tego wypadku po pewnym czasie wysłano pismo z wezwaniem do pokrycia kosztów naprawy samochodu, którym jechali milicjanci, a pod kołami którego zginął jej syn. Jak w tym kontekście brzmią te słowa Tadeusza P., że byli młodymi bogami, że byli bezkarni i nikt im nic nie mógł zrobić. Ale zaszkodzić mógł im jeden z nich, który traf chciał, postanowił być uczciwym milicjantem i nie zamierzał kryć kolegów. Krzysztof Pyka, jak wspomniałem, był wśród świadków wypadku i widział, kto siedział za kierownicą, i widział też, co się działo potem, by zatrzeć ślady. Jego bliscy i znajomi po latach wspominali, że skarżył się, iż jest naciskany, aby podpisał protokół dotyczący tego wypadku, w którym nie ma nic o tym, że sprawcą był Tadeusz P., a on odmawiał. Tadeusz P. w rozmowie ze mną zapewniał, że to jakaś totalna bzdura, bo nie istniała żadna procedura, aby Pyka miał podpisywać jakieś protokoły związane z tym wypadkiem. Krzysztof Pyka zaginął w nocy z 12 na 13 grudnia, czyli 3 tygodnie po wypadku, w którym zginął Edward Krajnik. Początkowo znaleziono w Polańczyku, przy jednym z ośrodków wczasowych, tylko jego torbę z zakupami, z którymi wracał po pracy do domu. Potem ustalono, że jako ostatni widział go milicjant Wiesław M., kolega z komisariatu w Polańczyku. Razem pili w tamtejszym ośrodku Jawor, właściwie w kotłowni tego ośrodka. Wiesław M. miał obiecywać, że odprowadzi Pykę do domu. Świadkowie pamiętają, że ci dwaj razem wychodzili z ośrodka Jawor. Wiesław M., choć pijany, miał przejąć nocny dyżur i faktycznie poszedł na komisariat. Obudził się następnego dnia rano na biurku i nic nie pamiętał, jak się rozstał z Pyką. Akcją poszukiwawczą Krzysztofa Pyki kierował, a jakże, jego przełożony Tadeusz P. W pewnym momencie poszukiwania zostały przerwane, bo ktoś ogłosił, że zaginionego milicjanta widziano w Szczytnie, a zatem niby się odnalazł. A jednak nie wrócił do rodziny, ani na święta, ani na Nowy Rok, a w lutym jego ciało wypłynęło na powierzchnię Jeziora Solińskiego. Ważna informacja, choć nieoficjalna, z kręgów związanych z tym śledztwem. Były milicjant Wiesław M. został właśnie zatrzymany razem z Tadeuszem P. Ma odpowiadać za pomoc w zabójstwie kolegi milicjanta. Przypomnę, Wiesław M. już wtedy, 37 lat temu, był zatrzymywany, ale nie znaleziono żadnych dowodów na to, aby miał związek z zaginięciem kolegi milicjanta. Czy teraz powie coś więcej? Może obaj panowie, siedząc za kratami, zaczną się przerzucać odpowiedzialnością. Ponad rok temu, gdy rozmawiałem z Tadeuszem P., odnosząc się do zarzutów, że to on zabił Krzysztofa Pykę, w taki oto sposób przerzucał odpowiedzialność właśnie na Wiesława M. Wie pan, ja się dziwię, bo fakty są takie, że Pyka ostatni dzień, kiedy jeszcze był widziany, i pił w tym dniu, kiedy ostatnio był widziany z milicjantem. Obydwaj chyba, no tak się mogę domyślać, że bardzo mocno się upili, dlatego że w ogóle nie pamiętał, co się działo. Zawieziono na hipnozę. Poddano go hipnozie. Więc nie wiem, dlaczego ja jestem kojarzony z Pyką, jeżeli to z nim pił i to tak, no można powiedzieć, na umór byli upici, no bo jeżeli on nie pamiętał, to podejrzewam, że druga osoba też chyba nie była trzeźwa za bardzo. Sprawie ukręcono łeb. Choć po latach udało się odnaleźć w archiwach rzeszowskiego IPN-u ważny dokument, anonim skierowany do ówczesnego szefa MSW, generała Czesława Kiszczaka. I wiadomo, że notatce tej nadano bieg. Osoba podpisująca się jako mieszkaniec Leska i osoba blisko związana z organami MO opisała dokładnie sprawę wypadku we wsi Łączki i późniejszą tajemniczą śmierć podwładnego Tadeusza P. Wszyscy ludzie w Lesku mówią, że musiał zginąć, gdyż za dużo wiedział i zagrażał komendantowi P. Ludzie są tu całą sprawą bardzo wzburzeni, bo P. nadal jest komendantem i używa życia. Władze w Krośnie albo nic nie wiedzą, bo P. ma tam dużo znajomych, albo boją się interweniować, bo ojciec P. jest zasłużonym człowiekiem i dobrze ustosunkowanym, a tak też mógłby odpowiadać. Panie ministrze, powiedział pan kiedyś w Sejmie, gdy była sprawa z księdzem Popiełuszką, że nikt w Polsce nie może łamać prawa bez względu na to, kim jest i jakie ma stanowisko. A tutaj, w Lesku, prawo zostało złamane przez przedstawiciela władzy. Winni są na wolności i ponad prawem. Chronią ich stanowiska i znajomości. Na marginesie. Tadeusz P. w rozmowie ze mną przyznawał, że on wie, kto jest autorem tego anonimu. MSW w Warszawie dostało ten list w kwietniu 1986 roku. Po paru dniach z Warszawy do Krosna, do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, przyszło pismo z poleceniem, by zająć się sprawami opisanymi w anonimie. Uruchomiono procedurę. Urząd Spraw Wewnętrznych polecił prokuraturze wojewódzkiej w Krośnie podjęcie śledztwa, a ta zwróciła się o dokonanie ponownych czynności do Prokuratury Rejonowej w Lesku. I tak badaniem nieprawidłowości w tym śledztwie zajął się prokurator Zygmunt Słabik. Dokładnie ten sam, który już wcześniej badał sprawę wypadku i który uznał, że za kierownicą siedział nie Tadeusz, ale Franciszek P. i że to nie była jego wina, bo Edward Krajnik wtargnął na jezdnię. Jak łatwo się domyślić, prokurator Słabik nie dostrzegł żadnych uchybień czy nieprawidłowości w swoim własnym śledztwie. Notabene w depeszach z roku 2006, 2007 i 2008 można znaleźć informację, że stał on na czele prokuratury rejonowej w Lesku, czyli po latach od tamtych wydarzeń spotkał go awans i jeszcze niedawno był w wymiarze sprawiedliwości całkiem wysoko postawioną osobą. W archiwach IPN zachowała się notatka funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, który zapisał, co miał mu powiedzieć prokurator Słabik. Kto był sprawcą tego wypadku, to dobrze obaj wiemy, ale dla nas lepiej jest tak, jak zakończyła się ta sprawa. To notatka z roku 1986, a 11 lat później na trop sprawy wypadku w Łączkach i późniejszej tajemniczej śmierci milicjanta wpadł młody reporter lokalnego dwutygodnika Gazety Bieszczadzkiej, 29-letni Marek Pomykała. Miał już zebrane całkiem sporo materiału, choć ze znajomymi czy rodziną nie dzielił się szczegółami, jednak dzień przed zaginięciem zapowiadał swojemu redaktorowi, że następnego dnia pojawi się w redakcji i że na dyskietce będzie miał materiał o policji. Innemu koledze z kolei, przejeżdżając samochodem przez Łączki, mówił, że właśnie się zajmuje sprawą wypadku w tej wsi i że chodzi o grubą rybę. Łącząc fakty, można się domyślić, że tą grubą rybą był Tadeusz P., który jak świetnie radził sobie w milicji, tak i w policji. Zajmował wciąż wysokie stanowiska. Wtedy był już naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Sanoku. Marek Pomykała wyszedł z domu wieczorem 29 kwietnia 1997 roku. Wiadomo, że tuż przed wyjściem z domu dzwonił do komendanta wojewódzkiego policji w Krośnie i do jego zastępcy. Wskazują na to bilingi. Jednak żaden z nich nie pamięta, o czym rozmawiał z reporterem. 30 kwietnia rodzina zgłosiła zaginięcie dziennikarza. 2 maja nad Jeziorem Solińskim znaleziono samochód 29-latka. O odnalezieniu auta policja powiadomiła rodzinę telefonicznie. Żółty maluch stał w okolicach zapory w Solinie. Na pytanie, co mają zrobić z pojazdem, rodzina usłyszała, że mogą go sobie zabrać. Nikt nie wysłał techników kryminalistycznych, aby zebrać ślady z samochodu. Gdy ojciec próbował odpalić malucha syna, okazało się, że w aucie nie było ani kropli benzyny. Rok temu, gdy rozmawiałem z Kazimierzem Pomykałą, wspominał, że to wyglądało tak, jakby ktoś to auto specjalnie przywiózł na to miejsce. Teraz, już po aresztowaniu Tadeusza P., pan Kazimierz zauważa, że sprawców musiało być więcej. Ktoś głównemu podejrzanemu musiał pomagać, przynajmniej w zacieraniu śladów. Tam więcej ludzi musiało być zaangażowanych, bo sam nie zaciągnąłby samochodu do Soliny, samochodu, który był bez kropli paliwa. To jest ciekawe. No jest nieoficjalna informacja, że jeszcze jeden milicjant w tej sprawie usłyszał zarzuty, ale prokuratura o tym oficjalnie nie mówi. Więc widać jeszcze coś na niego szukają, że któryś puści parę. Aha, ciekawy. No bo przecież ci komendanci z Krosna, z którymi rozmawiał w ten wieczór feralny, zasłonili się niepamięcią. Jak można nie pamiętać, jak ktoś do pana dzwoni wieczorem, a za dzień, dwa dowiaduje się pan, że nie żyje. Ja przypuszczam, że on po to dzwonił tam, żeby powiedzieć: jadę do pani, jakby się coś stało, pamiętajcie, kto to zrobił. Bo przecież on nie dzwonił do swoich kolegów, przyjaciół, tylko do władzy, do komendanta. A żaden z nich potem nic nie pamiętał. No jak? Oni są współwinni w jakimś sensie. No, nawet jeśli przy zacieraniu śladów, no to zacieranie śladów się już przedawniło akurat. Natomiast no, zabójstwo się nie przedawniło i za to odpowie. Nie jestem pewny. Pan jest pewny? Panie Kazimierzu, pana syn nie jest dla mnie rodziną, ale się zaangażowałem w tą sprawę i powiem, że odczuwam dzisiaj dużą satysfakcję. Naprawdę. Ale czy jestem pewny? No nie mogę powiedzieć, że jestem pewny. Natomiast jak rozmawiałem z tym rok z kawałkiem temu, on był tak pewny siebie, że absolutnie nikt mu nic nie jest w stanie zrobić. I mijał rok i myślałem sobie, kurczę, naprawdę facet ma plecy, czasy się zmieniły. Proszę pana, to był człowiek szkolony do ścigania przestępców. A skoro sam wkroczył na drogę przestępstwa, to musiał umieć to robić, bo był szkolony. Ale popełnił durny błąd. Durny błąd, bo właśnie zaczął coś mówić, a był pewien, że już przedawnione. Tak, przecież ten Nicpoń pisał o Pyce, wprawdzie o synu nie, ale o Pyce. On go zawiózł tam na tą skarpę, on mu wskazywał, gdzie zepchnął go. No, musiał mieć coś w głowie nie po kolei, że uważał, że jego wielkim sukcesem to będzie chwalić się, że zabił dwóch ludzi i nie został ukarany. Trudno mi to zrozumieć. Bo to nie jest do zrozumienia. Zamykając na razie wątek Marka Pomykały, powiem tylko, że policja i prokuratura wówczas badały sprawę zaginięcia dziennikarza i uznały, że popełnił on samobójstwo. I to tak, że ciała po dziś dzień nie znaleziono. A wspomniana przez pana Kazimierza książka to niezmiernie istotny dowód w sprawie. W 2016 roku Tadeusz P. wysłał do jednego z krośnieńskich wydawnictw ofertę, w której w sumie przyznawał się nie tylko do spowodowania wypadku w Łączkach, ale i do związku ze śmiercią milicjanta Krzysztofa Pyki. W ofercie streścił, co miałoby się znaleźć w książce. Składam propozycję współtworzenia książki będącej moimi autentycznymi wspomnieniami o czynach przestępczych, jakich dopuściłem się pracując w resorcie MSW. Jestem emerytowanym oficerem policji, pracowałem w Bieszczadach. Historia tych spraw jest do dnia dzisiejszego żywa i bulwersująca w tym regionie. Nastąpiło przedawnienie, więc może ujrzeć światło dzienne. Z uwagi na przedawnienie w dniu dzisiejszym bez obaw o pociągnięcie do odpowiedzialności można opowiedzieć i zrzucić z siebie jarzmo tych czynów i 30 lat jarzma życia w oczekiwaniu na karę lub przedawnienie. Mogę bez obaw podać nazwiska wszystkich osób związanych z tymi sprawami i żyjących do dnia dzisiejszego. Dalej Tadeusz P. zapowiadał, że w książce chciałby opisać, tu cytat, usunięcie dwóch osób. Milicjanta i osoby stojącej kilka metrów od wypadku, które były bezpośrednimi świadkami zdarzenia, w którym zabił człowieka. Dalej przyznawał, że w ukręceniu łba tej sprawie uczestniczyli milicjanci, prokuratorzy, sędziowie, a nawet osoby z samego szczytu, z MSW. Krośnieńskie wydawnictwo oferty nie przyjęło, ale sprawą zainteresował się lokalny dziennikarz Henryk Nicpoń, który na podstawie relacji Tadeusza P. zaczął pisać o nim książkę. Reporterce rzeszowskich Supernowości Martynie Sokołowskiej Nicpoń powiedział, że Tadeusz P. zabrał go w miejsce, gdzie zamordowany został Krzysztof Pyka. Były milicjant miał w tym miejscu złożyć kwiaty. Komputer Henryka Nicponia, aparat fotograficzny, telefon, dyktafon, pendrive'y. To wszystko przejęła prokuratura. Sąd zwolnił go z tajemnicy dziennikarskiej. Z listu Tadeusza P. do krośnieńskiego wydawnictwa wynikało, że zdecydował się opowiedzieć w książce i o wypadku, i o sprawie śmierci Krzysztofa Pyki, będąc przekonanym, że ta sprawa się już przedawniła. Tak też utrzymywał w rozmowie ze mną, deprecjonując stanowisko prokuratury. Proszę pana, nastąpiło. Wie pan dlaczego? Nawet pani prokurator, która mówiła o tej sprawie z Rzeszowa, nie wiem jak ona szkołę kończyła, ale student prawa panu powie, że przedawnienie następuje po 30 latach. Te 10 lat można dodać, dodaje się zgodnie z artykułem 102 kodeksu karnego. W przypadku tych wieków, w okresie tych 30 lat zostanie wszczęte postępowanie przeciwko. Na przykład jest 29 lat, minęło, jest to rok do przedawnienia i wówczas się przedłuża o 10 lat. To było wszczęte postępowanie w środku tych 30 lat w sprawie. W sprawie, proszę pana. I wówczas nie może być zastosowania tych 10 lat. Więc pani prokurator nie kłamie. Nie nastąpiło, proszę pana, przedawnienie. Tadeusz P. zarzucał pani prokurator brak wiedzy. Ale to nie prokurator się myliła. To on się mylił. Kodeks nic nie mówi o tym, czy śledztwo było w sprawie, czy przeciwko. Stwierdza, że jeśli w okresie owych 30 lat wszczęto postępowanie, to karalność przestępstwa ustaje 10 lat później. O tym, że nie miał racji, przekonał się na własnej skórze, gdy krakowska prokuratura przedstawiła mu zarzuty, a sąd uznał, że są one na tyle mocne, iż postanowił o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Komunikat prokuratury, która dłuższy czas milczała, teraz jest bardzo obszerny i wyczerpująco opisuje zarzuty przedstawione byłemu funkcjonariuszowi. Przytoczę w całości. Najpierw tę część komunikatu, która dotyczy zarzutów zabójstwa. W pierwszym Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzone jest postępowanie w sprawie śmierci w 1997 roku dziennikarza z Sanoka, przygotowującego materiały do publikacji w sprawie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło 21 listopada 1985 roku w miejscowości Łączki, województwo podkarpackie. Dziennikarz ten 25 lat temu zaginął w nieustalonych dotychczas okolicznościach. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że zaginięcie dziennikarza spowodowane było przestępczym działaniem byłego funkcjonariusza, pierwotnie Milicji Obywatelskiej, a następnie Policji, Tadeusza P., lat 63. W ramach prowadzonego postępowania ustalono ponadto, że Tadeusz P., oprócz zabójstwa dziennikarza, dopuścił się także innych przestępstw. Z tego powodu po zebraniu niezbędnego materiału dowodowego i zatrzymaniu w dniu 23 listopada bieżącego roku Tadeuszowi P. przedstawiono 4 zarzuty. Pierwszy. W nocy z 12 na 13 grudnia 1985 roku w Polańczyku, województwo podkarpackie, będąc funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej i pełniąc funkcję zastępcy szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lesku, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło 21 listopada 1985 roku w miejscowości Łączki, województwo podkarpackie, pozbawił życia jednego z funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, posiadającego wiedzę o prawdziwym przebiegu i okolicznościach wypadku drogowego. Doprowadził do jego zgonu w ten sposób, że zepchnął go do Jeziora Solińskiego z pomostu do cumowania łodzi, w wyniku czego pokrzywdzony zmarł na skutek utonięcia. To jest o przestępstwo z artykułu 148, paragraf 1 Kodeksu Karnego. 2. Na przełomie kwietnia i maja 1997 roku w Wołkowyi, województwo podkarpackie, będąc funkcjonariuszem policji i pełniąc funkcję naczelnika sekcji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, w celu uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym w dniu 21 listopada 1985 roku w miejscowości Łączki, województwo podkarpackie, działając z zamiarem bezpośrednim zabójstwa, pozbawił życia znanego dziennikarza przygotowującego do publikacji materiały w sprawie tego wypadku komunikacyjnego w ten sposób, że pod pozorem udzielenia mu wywiadu o okolicznościach wypadku podstępnie zwabił pokrzywdzonego do domku letniskowego, następnie doprowadził go do stanu nietrzeźwości i wykorzystując ten stan udusił pokrzywdzonego. To jest to przestępstwo z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Na tym jednak nie koniec. Słyszeliśmy, jak Tadeusz P. wielokrotnie podważał słowa swojej żony. Jak się okazało, według prokuratury były funkcjonariusz usiłował także i ją zgładzić, podtruwając ją. bo przecież jej zeznania były mu bardzo nie na rękę. 3. W okresie od bliżej nieustalonego dnia i miesiąca 2015 roku do bliżej nieustalonego dnia listopada 2016 roku w Bytomiu oraz innych miejscowościach, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru pozbawienia życia swojej żony poprzez spowodowanie zatrucia jej organizmu, usiłował pozbawić ją życia w ten sposób, że systematycznie dodawał do wypijanych przez nią napojów znaczne dawki określonych leków, zaś jesienią 2016 roku umieścił w jej papierosach rtęć, co w przypadku ich wypalenia z uwagi na wdychanie wytworzonych pod wpływem temperatury oparów rtęci skutkowałoby bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia, jakie mogło skutkować zgonem pokrzywdzonej, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na ujawnienie przez pokrzywdzoną powyższych okoliczności i odstąpienie od wypalenia tych papierosów. To jest to przestępstwo z artykułu 13 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 148 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 12 paragraf 1 Kodeksu Karnego. I to jeszcze nie wszystko. W komunikacie prokuratury krakowskiej pojawił się i czwarty zarzut. Podczas zatrzymania Tadeusza P. w jego mieszkaniu w Bytomiu znaleziono ponad 24 gramy marihuany. Jak czytamy dalej, przesłuchany w charakterze podejrzanego Tadeusz P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz złożył wyjaśnienia. Proces bez wątpienia łatwy nie będzie. Na pierwszy rzut oka widać, że znacznie więcej dowodów jest w sprawie zabójstwa Krzysztofa Pyki. Dostarczył ich w znacznej mierze sam podejrzany, będąc przekonanym, że nastąpiło przedawnienie. W sprawie zabójstwa Marka Pomykały dowodów jest mniej. Nie ma choćby ciała ofiary. Były prowadzone poszukiwania na terenie działki w Wołkowyi nad Jeziorem Solińskim, która wcześniej należała do Tadeusza P. Niczego nie znaleziono. Ale było wiele lat na zatarcie śladów. 89-letni Kazimierz Pomykała w rozmowie ze mną przyznaje, że chciałby zobaczyć Tadeusza P. na ławie oskarżonych. Będzie pan jeździł na rozprawy, kiedy on już w końcu stanie przed sądem? Chciałbym. Wprawdzie mam trudną sytuację, bo ja ze zdrowiem nie jestem najgorzej, ale ja mam bardzo chorą żonę, która minęło kilka dni temu 6 lat, jak jest po udarze, ale to głupstwo, tylko 3 lata temu złamała nogę i jest osobą leżącą, a po udarze został jej lęk bezpieczeństwa. Ona się najlepiej czuje, jak ja jestem przy niej, ale chciałbym być bardzo. Chciałby pan spojrzeć w twarz takiemu człowiekowi? Ja go nigdy w życiu nie widziałem, chociaż on i w Sanoku podobno pracował. A później po tym wszystkim, to przecież on pracował w Krośnie. Ci, którzy odbierali telefony od mojego syna, zatrudnili go przecież tam. Nie wiem, czy to wyjdzie na jaw, czy to... Ludzie boją się mówić, bo na pewno wielu ludzi zna więcej szczegółów takich, które by dobitnie o tym mówiły. Nie wiem. No już teraz, jak jest za kratami, to nikt nie powinien się chyba bać. Proszę pana, to jest sprawiedliwość w tej sprawie i przykład dla innych bandytów, że nie można bezkarnie nic robić. Ale zobaczymy, wie pan, to już minął czas. Ja jestem zmęczony życiem, żonę mam bardzo chorą, ja przecież kończę 89 rok. To wszystko razem tak mnie strasznie męczy. Jestem tak zmęczony i nerwowy, no ale to chyba normalne. Marek Pomykała miałby dziś 54 lata. Pewnie byłby podporą dla swoich starszych, schorowanych rodziców. Może wnuki by im też pomagały. Nikt tego nie odda panu Kazimierzowi i jego żonie. Żaden wyrok, choćby najsurowszy. Ale jak mówi tata Marka, chodzi o sprawiedliwość. Na zakończenie przytoczę jeszcze jedną wypowiedź Tadeusza P. sprzed roku, gdy pewny siebie opowiadał, że i byłej żonie, i byłej kochance nie ma co wierzyć, bo obie, jak twierdził, nadużywają alkoholu. Gdy zapytałem, czy sam nie ma problemu z alkoholem, odpowiedział tak. A że się pije, no tam wie pan. Pytam dlatego, że no choćby właśnie żona czy Wioletta Z. mówią, że to pan właśnie po pijanemu opowiadał te rzeczy. Może pan opowiedział coś takiego i pan nie pamięta. Proszę pana, ja nie będę odpowiadał za słowa, które mi ktoś wpycha do moich ust. Nieprawdziwe. Ale jest tak wiarygodna, proszę pana, że widzi pan, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, która szczyci się tym, że wykryła razem z tym Wydziałem zabójców Piotra Joszewicza, gdyby miała najmniejszy gram podejrzeń w stosunku do mnie, to już byśmy nie rozmawiali, ażbym dawno był zatrzymany. No i jest pan zatrzymany. A podejrzeń jest o wiele więcej niż gram.